550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika w szkole jego imienia nie mogło zabraknąć wyjątkowych obchodów. Odsłonięto rzeźbę i tablicę pamiątkową, a najmłodsi otrzymali nowy plac zabaw. Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego ustanowił uchwałą, że rok 2023 będzie rokiem Mikołaja Kopernika. Gmina Jowosada postanowiła wpisać się w wojewódzkie obchody roku kopernikańskiego. Z tej okazji przygotowaliśmy akademię, żeby przybliżyć sylwetkę wielkiego polskiego astronoma. Młodzież przygotowała biografię Mikołaja Kopernika, słynnego polskiego astronoma, filozofa, urzędnika, dyplomatę, lekarza, duchownego, można powiedzieć, że człowieka renesansu, polskiego Leonardo da Vinci. Również cofnęliśmy się wspomnieniami do historii powstania szkoły podstawowej w Jowosadzie oraz do roku 1995, w którym oficjalnie nadano imię patronat zespołowi szkół w Jowosadzie Mikołaja Kopernika. Swoją obecnością zaszczyciły nas władze wojewódzkie w osobie pana marszałka Gustawa Marka Brzezina. Obecnie prochy Mikołaja Kopernika spoczywają we Flomborgu i od tego zaczęły się obchody wojewódzkie, obchody roku kopernikańskiego. Dzisiejsze wydarzenia to również okazja do podziękowania dla pana marszałka za wszechstronny rozwój samorządu gminy Jowosada. W ostatnich latach z funduszy unijnych oraz dotacji marszałkowskich zainwestowano ponad 20 milionów złotych, z czego 10 milionów złotych zostały przeznaczone na rozwój oświaty na terenie gminy Jowosada. Są to projekty w zakresie termomodernizacji, cyfryzacji, w zakresie wyposażenia szkół, przedszkoli i to wszystko było okazją do tego, żeby podsumować i po raz kolejny podziękować panu marszałkowi za wsparcie, za pomoc. Punktem kulminacyjnym dzisiejszego wydarzenia było odsunięcie rzeźby Mikołaja Kopernika wraz z tablicą memoratywną, która też jest okazją do tego, żeby oddać cześć i hołd wielkiemu polskiemu uczonemu. Mikołaj Kopernik patronuje tej szkole od 28 lat. Jest to bardzo dobry przykład, przykład edukacyjny, a nawet wychowawczy postawy. Mikołaj Kopernik na przełomie XV-XVI wieku praktycznie zrewolucjonizował świat teorią heliocentryczną. To nie było proste, bo w ówczesnym czasie wiele takich działań kończyło się nawet inkwizycją, a tutaj widać Kopernik wykazał się dużą dyplomacją, dużą wiedzą i przede wszystkim udowodnionym faktem, dedykując to dzieło ówczesnemu papieżowi. Więc na pewno wiele tutaj wątków ciekawych, historycznych jest, a jeden z najważniejszych to ten, że Mikołaj Kopernik to nasz obywatel, obywatel Warmii i Mazur dzisiejszego regionu, a ówczesnej Warmii, bo przecież był kanonikiem, bronił Olsztyna od nawały krzyżackiej, ale też zarządzał ówczesnym dominium warmińskim i był nawet taki moment w jego życiu, gdzie zastępował nieżyjącego biskupa warmińskiego. Bardzo piękny przykład dla młodzieży, dlatego też imię szkoły Mikołaja Kopernika jest znaczące i cieszę się też, że samorząd, pan wójt wychodzi naprzeciw tym działaniom. Widzimy, że szkoła jest mocno dofinansowana, zdobyte środki unijne, termomodernizacja. Gratuluję samorządowi, gratuluję dyrekcji szkoły, całej społeczności szkolnej. A dzisiaj przy tym święcie ten pomnik będzie na drodze na zajęcia, na lekcje dla młodzieży takim drogowskazem, że Mikołaj Kopernik to człowiek, którego trzeba naśladować i cenić za jego wiedzę, kunszt, za jego polskość, za jego przynależność do naszego regionu Warmii i Mazur. Także powinszowania całej społeczności szkolnej, panu wójtowi, samorządowi gminy Iłowo. Uroczystości w Zespole Szkół imienia Mikołaja Kopernika w Jowosadzie znakomicie wpisują się w tegoroczne obchody. Rok 2023 został ogłoszony rokiem najwybitniejszego astronoma.